Jakaś kuriozalna wypowiedź pana Hołowni, który segreguje posłów, mówi, że posłowie PiS-u dzielą się na lepszych i gorszych, czyli to on będzie decydował o tym, kto może być reprezentantem Sprawiedliwości w prezydium Sejmu. No widać, że ten człowiek nie ma pojęcia o demokracji, nie ma pojęcia o parlamentaryzmie. Jest to no, niestety osoba, która została wykreowana medialnie i dzisiaj próbuje stroić się w piórka marszałka Sejmu, demokraty, praworządnego polityka. No jest marszałkiem Sejmu. Jest, tak, rotacyjnym, zastrzeżmy, bo za dwa lata ma się zrzeszyć. No tak, funkcji. Ale to jest jakaś umowa koalicyjna, dziś jest marszałkiem Sejmu. No więc sytuacja jest absolutnie nie do przyjęcia, więc można powiedzieć, że opozycja dzisiaj chce wybierać posłów, których akceptuje lub których nie akceptuje. No to jest dosyć zdumiewająca sytuacja. Za chwilę się okaże, że również w komisjach powiedzą, że nie wiem, Kowalski może być, Mularczyk nie może być, może być nie wiem, jakiś Nowak, a nie może być jakiś Jankowski, prawda? No to jest sytuacja absolutnie kuriozalna.